To my. Lady Nina. Speaker. Znacie nas z różnych odsłon. Ja baluję w Warsaw Shore. A ja jestem dziewczyną z sąsiedztwa. MTV zaprosił nas do nowej zabawy. Nie jesteśmy stylistami, ale pobawimy się modą. Pokażemy, że potrafimy mieć różne style, ale najważniejsze to odnaleźć siebie i zrozumieć, że każdy człowiek jest wyjątkowy. W nasze ręce oddadzą się cudowne osoby, których nie chcemy zawieść. Zapewnimy im niezapomnianą przygodę, stylówkę na chatę i profesjonalną sesję zdjęciową. Odpalamy! Wystylowanych! Go! Hopaj tu do pańci. Kocham piesełki. Miałem piesełka, Yorka. Pieski są wspaniałe, ja kocham pieski. Ja kocham. Zwierzęta kocham wszystkie. Kocham zwierzęta, ale też lubię mięsko i właśnie mam taki problem, że chciałbym zostać może... Kocham zwierzęta, w szczególności te w panierce, rozumiem, tak? Ekstra. Nie, właśnie tak walczę ze sobą, żeby przestać jeść mięso, ale nie wiem, jak, co gotować, żeby na przykład jeść tylko tą zieleninę. Ja na przykład nie jem mięsa i jem dużo mąki, jem dużo kopytek, jem dużo kluseczek, past, jem dużo kotletów, wege, da się zrobić. Ja byłam okrutnym lata temu mięsożercą. Pochodzę też z takiego domu, wiadomo, jak byliśmy młodsi, polski dom, polska kuchnia, aż przyszedł po prostu taki piękny dzień, jak stwierdziłam, czas na zmianę. To co cię skłoniło? Że co? Na początku skłoniło mnie to, żeby się po prostu lepiej odżywać, bo to mięso wcale nie jest zdrowe. No nie, to jest. A potem się okazało, że z pół roku już tego mięsa nie jadłam i zrobiłam okej. Okay, let's do it. Dobra, a słuchaj, weź pokaż telefonik. Odpalmy wideo, dlatego że tutaj mamy tutaj porządnego dzisiaj miłośnika zwierząt. Tak, chyba będziesz głaskany. Jak się patrzę. Let's see. Siema, jestem Marcin, ale znajomi mówią na mnie Maro. Mam prawie 20 lat, na co dzień uczę się w technikum weterynaryjnym i jakby większość mojego życia jest związane właśnie ze zwierzętami. Mam dosyć tego, że ludzie oczekują ode mnie coś, czego ja tak naprawdę nie chcę i jakby chcę życie spędzić na moich zasadach i na tym, jak ja to zawsze sobie wymarzyłem. Bardzo lubię ubierać się na kolorowo, typowo takiego stylu, jako stylu właśnie nie mam i właśnie może wy pomożecie mi go odnaleźć. Takiego weterynarza jeszcze nie mieliśmy. No przyszłego weterynarza, no proszę cię. No. Zapraszamy? Of course. Yeah. O, dzień dobry. Cześć. Ja tu smaczki dla psa, a mi tu goście już chodzą. Mara. Siema, hej. Dzień dobry. No idziemy. Masz. Cześć, Nina, no chodź. No, jako kruszyna. Cześć, no dzień dobry. Dzień dobry, no, dzień dobry. Witam, cześć. Witam. Cześć, dzień dobry. A to jest Bugi, poznajcie się. Cześć. No Bugi aktualnie ma fazę na smaczki. Zna zwierzątka, to się chyba znasz, tak? Co? Tak. No to kochani, zapraszam na kanapę. Maro wszedł do nas i od razu wyglądał, taki pewny siebie się wydawał. Słyszeliśmy, że jesteś wielkim miłośnikiem zwierząt. I swoją przyszłość wiążesz ze zwierzakami. Dokładnie. A jakie zwierzaki były w waszym domu? Miał węża. Węża miałeś? Szczury mieliśmy. Czyli rodzice też lubią zwierzęta w domu, rozumiem? Jesteśmy obecnie we dwoje tylko, bo no niestety stracił tatę 8 miesięcy temu. Jak przeżyliście? Ciężko. A ojciec też tę miłość do zwierząt miał? Przez to też. Tak? Od małego tata zamiłowany, jeżeli chodzi o zwierzęta i podróżowanie, nie? To było jego pasją. Okay. Tak. To tato pierwsze zielone światła dawał na te szalone zwierzęta w domu? Różnie, i tak, jeżeli chodzi o węże, to najpierw do kogo w pierwszej kolejności chodziłeś, jak wyświrowałeś sobie i zaplanowałeś jakieś nowe zwierzę? Ogólnie przeważnie to było tak, że przynosiłem zwierzę i wszyscy go od razu pokochali, więc... A najlepszy był hit taki, że po prostu chciał myszkę. Ja powiedziałam, że nie jest żadnej myszki. No i mówi tak, poszedł po mnie oczywiście do pracy, mówi tak, mamo, zobacz, na klatce myszkę, zobacz, zobacz, weźmiemy ją do domu. Mamo, zobacz, kotka przyniosła, zobacz kotka. Ale też tak ja mówię, ale ja też jestem psiarą w ogóle. On kocha zwierzęta tak samo jak i ja, więc... Ja też, ale zawsze miałem tylko psy i chomiki i tyle. I rybkę. Ale no, rybki też mieliśmy. Wszystkie moje rybki niestety jakoś szybko odchodziły i nie wiem czemu. Mama zawsze była taka otwarta? Tak. Jak wspominasz całe swoje dzieciństwo? Ogólnie bardzo dobrze.
Szkoła też okej, okay. Potem było troszeczkę gorzej jakby. Mhm. Zaczął się okres dojrzewania, więc wiadomo, jakby dzieci są różnie nastawieni. Zaczęło się od mojej wagi, z racji, że jestem ogólnie dosyć szczupły, więc jakieś takie dogryzanie, że uszczypliwości. Jakiś tam, tak, jakiś tam patyk, coś tam i tak dalej. Na początku na to nie zwracałem uwagi, ale wbrew pozorom jakby, no, to bolało. Mieszkamy w małym mieście i wiadomo, że ludzie tam nie są jakby otwarci na inny styl ubierania, powiedzmy, nawet chociażby spodnie z dziurami, no to wszyscy ogólnie się oglądają, jakby wszystko mega dziwne, co? Tak. Takie proste rzeczy jak dżinsy albo coś, to jest jakaś historia z dżinsami w ogóle. Obcisłe źle, tak. Dziurę źle, to co mamy nosić? Spódniczka źle. Za szerokie to źle, nie? No. Tak, czyli dokładnie. To mówimy o tym momencie, kiedy zacząłeś szukać siebie, tak? Tak, dokładnie. Takie szukanie własnego stylu, samego siebie i tak dalej. I potem właśnie, jak już się skończył okres gimnazjum, no to poszedłem do technikum, właśnie jako technik weterynarii. I mówię, większe miasto, więcej możliwości, ludzie bardziej otwarci. No i faktycznie myślałem, że tak będzie, a w pierwszej klasie się okazało, no że niestety, tak nie było, gdyż no w mojej klasie... Już twoi rówieśnicy, starsi ludzie i dostało ci się w trąbę za przeproszeniem od nich? Tak, bo było dwóch chłopaków, którzy ewidentnie jakby nie tolerowali mnie. Że tak. Styl czy... Styl, głównie styl, że właśnie spodnie z dziurami źle. Czyli było dużo przytyków. Tak, tak. No i w końcu było tak, że koniec końców wszystko wyszło na moje, gdyż oni zrezygnowali jakby ze szkoły i... Jeden jest w klasie. Ja co, tylko. Jeden chłopak. Jeden. Tak? Jeden, tak. No bo wszyscy opadli. Ile dziewczyn? No, 17. Ale kobiki ma. 17. Dziewczyny ma. No nie, to jesteś rodzinnie? W klasie i sam. Ale to nie jest aż takie fajne, gdyż na każdym kroku jakby nowy nauczyciel od razu mnie zna. Od razu Marcin do tablicy, Marcin to masz tamto. Zawsze Marcin. Tak. 17 dziewczyn tylko ty, no tak, może to być challenge. No, dokładnie. Ej, ale to słuchaj, one zastąpią ci te siostry, których nigdy nie miałeś. Tak, no, trochę no. Tak. A masz jakieś tam super koleżanki, z którymi się teraz mega ziomujesz i możesz na nie liczyć? Ogólnie ja mam, jeżeli chodzi o moje miasto, grupkę takich przyjaciół. Kilku przyjaciół, kilka przyjaciółek, z którymi się zawsze widzimy w weekend i na nich zawsze mogę polegać, więc faktycznie nie mogę teraz narzekać, mam na kogo liczyć. Krysiu, a jak Maro radził sobie z tymi ciężkimi momentami? Masz syna twardziela, czy to było dla niego... Nie. Okej. Okay. No jest bardzo zamknięty w sobie, teraz dopiero się tak zaczyna otwierać, jak mu się krzywda działa lub cokolwiek. Nie potrafił tego powiedzieć, ale ja widziałam po oczach, że coś jest nie tak, nie? Drodzy, tak jak moja mama. Moja mama tak samo. Tak. Czuję, ale... Tak, ja widziałam. Mówi, Marcinku, co się dzieje? On nic, nic, ale wiedziałam, że go na przykład nie tolerują w szkole, bo ja to odczułam po prostu, nie? Aha. I mówi, porozmawiajmy, nie? I my zawsze sobie rozmawialiśmy i to jakoś tak pomalutku. Zazwyczaj wieczorami, nie? Było tak. Fajnie, że pani o tym wiedziała i to pani nacisnęła, nie, tylko tak, delikatnie. Nie ukrywałeś przed mamą emocji, jak już mama pytała. Wiedziałem, że jak mama wie, no to już... Już nie było co jakby ukrywać, nie? Tak naprawdę, więc tam był taki właśnie okres, taki średni, ale teraz jakby już jest spoko. Ja mam grupę osób, które w moim życiu coś znaczą, a osoby, które kompletnie mnie nie znają, a mnie oceniają, no to sorry, jeżeli oni uważają, że, jeżeli o mnie gadają, to znaczy, że ja mam ciekawsze życie od nich. No. Of course! No, kocham to nastawienie, właśnie tak, no tak jak mówię, kiedyś tak nie było, nie? Dużo w życiu przeżył i teraz jest silniejszy. Od razu to wyczułem, że jego energia jest zupełnie inna niż to, co wiedziałem o nim wcześniej, przed programem. A czego tutaj oczekujesz od nas? Jak byś chciał wyglądać? Czego oczekujesz od tego programu, od tego doświadczenia? Ja ogólnie lubię ubierać się na kolorowo. Lubię takie rzeczy, które się trochę wyróżniają, które nie każdy ogólnie nosi, nie? Jakieś takie perełki, które czasem gdzieś się znajdzie, no to o, fajnie, nikt tego nie ma, albo rzuci się w oczy, bo jest akurat jasne. Kolorowe. Nina będzie robiła stylizację. Ja będę robił jedną stylizację i mamy po 5 minut each, żeby to wybrać. I potem idziemy na górę, przymierzasz dwie stylizacje, moją i jej. Okej. I potem wybierasz najlepszą. I dzisiaj zakładamy się o wypicie pyszniutkiego szejka. Koktajl marzeń. Okej, wyliczanka? Tak. Czekaj, wpadła bomba do piwnicy, napisała na tablicy SOS, głupi pies, tam go nie ma, a tu jest. I co? Ja idę pierwsza, wywaliła na mnie, no. Okej, a to nie jest tak, że mogłaś sobie obliczyć? Mogłam. Nie, ty masz w sobie odwagę, wiem, że nic mi nie możesz mówić, ale mam taki pomysł, żeby sobie rzucić to, i do tego
portki, które są cały czas w trendzie i to są portki, które mają kolorek kremowy, pasują do wszystkiego. Weźmy te gadki, ale weźmy też garniturowe spodnie, szerokie portki. To się absolutnie teraz też nosi, niezmiennie. Dobra, do tego spróbujemy warstwy. To jest kolejna rzecz ważna w tym sezonie. Zatem spróbuję ciężką kurtałę. Zmierzymy te dwie. Zwykły long sleeve. Halo! No. Czas mija, musisz lecieć na górę, moja droga, nie ma. Dobra, czas mija. Tam nie zabieram czas... mi wszystkich ciuchów, tak? Nic ci nie zabieram. No nie masz całą szafę teraz. Nie mam całej szafy, mam do tego jeszcze trampeczki, ale może zaryzykuję. Tak, jestem gotowa? My idziemy. Idziemy, my idziemy się stroić i będziemy się teraz przymierzać. Maru, muszę cię teraz poprosić o jedną ważną rzecz. Tak. Musisz wziąć to, dlatego że ja muszę wziąć psa. Okay. Dobra? Ty przodem. Bugi. Pod pazuchę. I idziemy. W pierwszej kolejności to ty mi ściągaj to, żebym sobie mogła tutaj troszkę na ciebie popatrzeć. Co oni mówili, że ty za chudy, jak normalnie zgrabnie wyglądasz? Masz szerokie ramionka, przecież wszystko git. Dobra, mam na ciebie pomysł. Ja wiem, że powiedziałeś, że odważny. Ja bym chciała połączyć w pierwszej kolejności te dwie rzeczy. Dobra. Czyli najpierw to i na to nałożymy ten sweter. Dobra. I to przykryjemy ciężką skórą. I do tego chciałabym, żebyś zmierzył mi dwie pary spodni. Twoje stopy przykryjemy trampeczkami. Dobra. Dobra? Z tego, co wiedzieliśmy o naszym bohaterze, to chciał zaeksperymentować z kolorami. Ja trochę gdzieś, jak go zobaczyłam, to stwierdziłam, że chciałabym z niego wyciągnąć więcej męskości i takiego, no, sexy chłopa. Mm-hmm. Z drugiej też strony, no, skóra jest absolutnym trendem tego sezonu, zresztą kilku sezonów wstecz, dlatego postawiłam na tę część garderoby. Ty, a ta czapka to dzisiaj mi wypasowała, co? On czapek nie lubi. Yes, ooh, nice. Porty. Dawaj portki, portki. Tutaj ci powiesiłam dwie pary portek. Dobra. Załóż buty. Odwagi ci nie brakuje w stylówach. To możesz mi potwierdzić. Tak. Mhm. Pokaż mi się tu przed lustrem. Dawaj. To jeszcze troszeczkę popróbujemy. Dobra. Dobra. Spróbuj mi z tymi portkami. Wiedziałam, że Maro chce kolory, ale jak zaczęłam dobierać mu rzeczy, to jakoś w moje ręce wpadała zupełnie inna stylizacja. To zobaczycie, jak to będzie się działo jeszcze ze zwykłym basiciem. Byłam niezdecydowana pomiędzy zwykłym czarnym longsleeve'em a odważniejszym dziurawym białym swetrze. Wypuszczamy, wypuszczamy. Super. I teraz na to mi załóż, bo ja muszę teraz podjąć decyzję, która będzie bardzo trudna. Dlatego, że nie byłam w stanie też wyczuć, w którą on dokładnie stronę chce iść. Mówisz, że chcesz odwagi, ja wiem, że lubisz te kolory, a ja gdzieś totalnie na opak poszłam w taki casual i basic, ale uważam, że jesteś taką hotową po prostu w tym, że ja nie wiem, czy chcę tutaj, czy na siłę chcę tutaj wyświrować coś nie wiadomo jak kolorowego, jak po prostu mi tak siedzisz. Ale ostatecznie podjęłam to ryzyko i stwierdziłam, jolo, dobra, zakładajmy ten sweter z dziurami. Sweter, dobra, biorę sweter. Dobra, ściągasz to, to jest moja stylizacja. Sweter to, niech będzie, że to odrobina tej odwagi. Sweter to, czarny podkoszulek, zostają nam sztruksy i trampki. Dobra? To dobra. Jest moja propozycja. Dobra. Chciałam zrobić z niego hotówę i mi wyszło. Dawaj stoper i nie tracimy czasu. 3, 2, 1, poszli, macie 5 minut, panowie. Zapraszam cię. Ja mam na ciebie pomysł troszkę inny niż Ninka. Mam tutaj parę spodni, która jest bardziej dopasowana, luźniejsze, które chcę ci pokazać. To i buty. Maro ubiera się fajnie, kolorowo i chciałbym tak właśnie utrzymać ten styl, tylko że chciałbym może coś bardziej crazy ode mnie, od speakera. Dobra, I'm done. Dobra, powodzenia. Aha. Coś czuję, że... Mamy to. Coś czuję, że przerżnę. Nie chcę przegrać. Będziesz Maro! Będziesz topiła, moja droga. Dobra, ubieramy to. Dobra.
z tymi spodniami, bo tak mi się wymarzyło. I tymi butami najpierw. I potem będziemy dodawać ci dodatki. A ty się przebieraj. Dałem mu jakiś tam hoodie oversize'owy. Z tego co słyszałem, co lubi bardziej obcisłe spodnie, a ja poszedłem bardziej trochę taki oversize. Mam nadzieję, że to będzie fajnie wyglądało, bo ja niestety wszystko widzę tak wizualnie i potem ktoś ubiera i mam takie it's not that good. Ile masz tatuaży, wow. Bolało tutaj, ten tatuaż bolał, bo wydaje mi się, że bym mógł. To był najbardziej bolesne miejsce, ogólnie tutaj w miarę spoko, bo to jeszcze tutaj mam, nie? Aha. Twoje tatuaże coś oznaczają, czy jak to jest? Bo ja na przykład moje nic nie oznaczają, po prostu sobie robię, bo lubię. Ogólnie tak, ten mi się podobał, ten mi się podobał, ten mi się podobał. Aha. A ten to róża oznacza wolność, a wąż, żeby unikać osób właściwie jego jadu, nie? Aha. Węży po prostu. Tak, to takich brzmi, o. Dokładnie, I love it. Dobra, ubieraj. Nie musisz ubrać bluzę. Jesteś taki wysoki i one są jeszcze krótsze. Jakby ze spodniami zawsze mam problem. Dobra, przymierz mi szybko to, czy to w ogóle działa, czy nie. Bo te, pokaż jeszcze, pokaż sekundkę. No nie, 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 nie. Musisz przymierzyć to. Dobra. Pracowałem z tym, co miałem. Mam nadzieję, że mu się spodoba. Bo tu jest kolor i wyglądasz męsko i fajnie, i kolorowo. O, i te pasują jak ideał. Pokaż się. Dobra, i teraz but mi pokaż, czy taki, czy taki. Wystań, tak? Przymierz te dwa, proszę. Przymierz te. Braj to po prostu. Mi się podoba w sumie, no. Jest trampek, jest to, dostaniesz torebunie, masz akcesoria. Jest kolorowo, jest fajnie, ma torbę, ma jakiś dodatek. Jest tam, są jakieś layersy, więc może się bawić, może coś ściągnąć, może coś dodać. Więc ta stylizacja daje radę, naprawdę jest fajna. No i pamiętaj, że speaker wygrał, nie? Pokaż. Spodnie, nie są za obcisłe, nie są za luźne, w sam raz. Mhm. Jestem, I'm happy. Chodźmy teraz przedstawić ci Karolinę i Karola. Cześć. Cześć, Maro. Make-up Karola. Siema, Maro. Karol. Lubi. Więc wy się zajmijcie moim gościem. Oczywiście. Mam nadzieję, że wybierze moją stylizację, mu się spodoba. I działamy. No ja mam przeczucie, że wygra speaker. Ja też mam takie dziwne przeczucie. Ja stawiam pół na pół. Dzięki. Dobrze, że nie trzymasz żadnej strony, nie, słuchaj. Nie, nie trzymam. Dobra, już jakby jestem. Ja już wiem. Jesteś? Jestem. Czekaj, wy jeszcze nie wiecie. Musisz nas odliczyć. Zanim jeszcze weźmiecie opaski jakby do góry, to chciałbym powiedzieć, podziękować zarówno speakerowi, jak i Ninie, bo jakby zrobiliście kawał dobrej roboty i jedna i druga stylizacja była naprawdę cudowna. Dwie całkowicie inne do mojego stylu, ale dwie niesamowite. Ale no niestety musiałem wybrać jedną stylizację. I teraz będę odliczał do trzy. Może? Że nie. Dwa. Jeden. Zero. Let's go! Yes! Jest Bobciucia! No! Mój dobrze wygląda. W jednej dziękuję bardzo, mega. Dobrze jest. Dziękuję. No, a jedna! Ale no. I tak było super. Ale jakby. Co przeważyło? Skóra. Skóra. Bo nigdy w życiu nie chodziłem, a jakby zawsze chciałem spróbować. Takie myślałem, że nie mogę, ale nie. Ale rzeczywiście bardzo fajnie wyglądasz, super. No. I zobacz, masz szerokie spodnie, fajnie. Ale nie, właśnie, no, ale nie, no, jesteś super hot w tym, aha, naprawdę, a no. Nie, i też się bardzo dobrze jakby czuję w tym, nie? A to jakby głównie też o to chodziło. Tak, dużo miałam sobie niepewności. Jak ściągnęłam maskę, no co mam powiedzieć, miło się zrobiło na moim serduszku, ale też jestem pod ogromnym wrażeniem tego chłopaka, że na samym początku tak dyplomatycznie wybrnął i spropsował i prowadzącą, i prowadzącego, i to było bardzo cute. No to teraz będzie super dobra sesja zdjęciowa. Dobra, dlatego że wybrałeś dobrą stylizację. Jej! Moja też była dobra, tak? Też była dobra. Zupełnie inna. Nina stylizacja jest naprawdę bardzo fajna, mi się podoba. Ja po prostu polazłem w te kolory, no chcieliśmy zrobić coś innego, jakieś pomarańcze, kremy i w ogóle, a tutaj czarna skóra, więc trochę tak bardziej safe. Zostawiamy cię na sesję zdjęciową, dobra. A jak chcesz użyć Bugiego do sesji zdjęciowej, on jest gwiazdor, dobra. Możesz.
Nic, że przegrałem. Dobra, przegrywać sobie mogę, ja umiem przegrywać. Najgorsze jest to, że muszę być ten magiczny sok, coś tam, jakiś koktajl mocy, nie wiem co to jest. Same witaminki na bazie jogurciku ci zrobię. Zobacz, Witamina C, tak? Witamina C. Cytryna to zdrowie, no. A ty nie lubisz cytryny? Nie. Zioła, to też samo zdrowie, tak? Dajesz. Coś na wzdęcia poproszę. Dokładnie. Żeby nie było za słodko, to posol. Dobrze, jak mówisz. A tu masz sól z pieprzem. Nie! Może ketchup ci podaruję, żeby nie było, dobra? Ten kolor już mi się nie dobra. Podoba. Mm-hmm. A weźmiesz łyżeczkę za mnie? Czy sama spróbuję? Łasik? Czy spróbuję? No. Mogę spróbować. Ja... Nie takie rzeczy robiłem, damy radę. Pięć porządnych łyków na start, żebyś poczuł. Pięć, bo ja to czuję. Dawaj, ja to uwieczniam, nie? A ja piję tego, fu. Nie, po prostu nie dało się tego przełknąć. Okropieństwo. Nina, dziękuję ci bardzo, no. Dzięki. Gdzie jest Marzenka? Nie! Mam to w buzi! Ja myślę, że... Daj mi papę, fu! Okropne! Papę mam ci dać! Papier! Dziękujemy! Chodź, Bugi! A okropne to było. Jak widzicie, ja już wróciłem w nowej, odmienionej stylizacji, która swoją drogą bardzo mi się podoba. I z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim, przede wszystkim speakerowi, Ninie oraz całej produkcji. Mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy. Pozdrawiam.